Czym jest śmierć? Julia Malińska. Wszyscy boimy się nieznanego. Co jest tam za progiem śmierci? Porozmawiamy o tym z gościem w studiu, psychologiem Eugeniuszem Koniewem. Witam, Eugeniuszu, dzień dobry. Pierwsze pytanie, jakie chcę zadać. Czym jest śmierć? Śmierć jako zjawisko to kwestia, która od razu odsyła nas do naszego rozumienia natury rzeczy, do naszego światopoglądu. Bo dla człowieka, który sądzi, że jest tylko tym ciałem fizycznym, śmierć oznacza koniec. Jeśli dopuszczamy możliwość istnienia czegoś więcej, to śmierć oznacza określone zmiany, określoną transformację. W słowiańskiej tradycji funkcjonowało określone spojrzenie na to, kim jest człowiek jako całość. Wydzielano trzy kategorie. Ciało fizyczne, lub inaczej poziom fizyczny. Drugie to ciało psychiczne, ten poziom nazywano słowem dusza. I trzecie duch, czyli to, co znajduje się poza granicą duszy. Ta triada podlega pewnym zmianom, pewnej określonej transformacji. W swej istocie śmierć można określić słowem przejście. W bardzo wielu tradycjach mówi się, że śmierć to przejście z jednego stanu bytu w inny stan bytu. Jeśli rozumiemy, że człowiek to połączenie grubego, fizycznego ciała i ciała psychicznego, które oznacza przestrzeń, gdzie działają nasze myśli, emocje, pragnienia, procesy myślowe, oraz rozumiemy, że istnieje świadomość, czyli też tak zwany duch. Duch działa poprzez ciała fizyczne i psychiczne. W takim wypadku śmierć oznacza proces, gdy grube fizyczne ciało odrywa się od psychicznego, gdy grube ciało odpada, a tak zwana dusza lub też psychiczna otoczka ducha kontynuuje swoje istnienie, przechodząc określone stadia pośmiertne. A co się dzieje z duszą po śmierci? Na miejscu widzów zadałbym pytania, na jakiej w ogóle podstawie omawiamy tak poważne tematy? Jakie są nasze źródła? Bo jedna tradycja może twierdzić jedno, a inna znów co innego. I głosząc takie rzeczy, powinniśmy podać, jakie są źródła naszego przekazu. Zacząłbym ze wskazania faktu, że w każdej tradycji kwestii śmierci poświęcano bardzo poważnie uwagę, bo jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu człowieka. Oznacza to, że w każdej tradycji istnieją określone źródła, co się dzieje w momencie śmierci i co się dzieje z duszą człowieka po śmierci. Istnieją określone pisma mówiące o tym, czym jest śmierć w swojej istocie. Jeśli zanurzyć się w takie dociekania, to w słowiańskiej tradycji wspomina się o tak zwanej Księdze Płaczu. Tradycja egipska ma Księgę Śmierci, egipska Księga Zmarłych. W buddyzmie istnieje bardo, tybetańska Księga Śmierci. Istnieje tradycja wedyjska, Garuda Purana, czyli wedyjska Księga Śmierci. Widzimy więc, że w każdej tradycji istnieje rozumienie tego, co się dzieje z człowiekiem za tą granicą. Bo w ramach współczesnego paradygmatu poznania świata, z podejścia współczesnej nauki, śmierć jest zjawiskiem z zasady niepoznawalnym. A to dlatego, że staramy się badać świat organami zmysłów, a w chwili śmierci wszelkie organy zmysłów przestają działać. Powiada się, stamtąd jeszcze nikt nie wrócił. Dlatego jeśli mamy przekonanie, wiarę, zrozumienie, że człowiek jest czymś więcej, to znaczy, że będąc ludźmi rozumnymi, odwołujemy się do tradycji i mądrości przodków. To co mówi nam tradycja słowiańska? Każda tradycja wyróżnia kilka etapów. Postrzegamy świat za pomocą organów zmysłów, widzenia, słuchu, powonienia. Organy zmysłów kierują naszą świadomość tu, w ten świat. Lecz w chwili śmierci ma miejsce oderwanie zmysłów od organów zmysłów.
Widzenie odrywa się od oka, słuch od ucha, węch od nosa. Następuje oderwanie i jest ono opisywane jako rozdzielenie psychiki od ciała fizycznego. Trzeba powiedzieć, że to zjawisko przeżywamy stosunkowo często, bo w chwili, gdy zasypiamy, w czasie snu dzieje się coś bardzo podobnego. To właśnie dlatego w tradycji antycznej istniały osobowości, które nadzorowały różne procesy i nazywano je półbogami. Na przykład w tradycji greckiej istniał półbóg odpowiedzialny za śmierć i nazywany był Thanatos oraz półbóg odpowiedzialny za sen, nazywany Hypnos. To byli bracia bliźniacy. To wskazuje na podobieństwo śmierci ze snem. Za każdym razem, gdy zasypiamy, częściowo stykamy się z tym, co będzie w momencie śmierci. Odrywają się zmysły, ciało subtelne oddziela się od fizycznego i jedyna różnica jest taka, że gdy energia ducha, czyli świadomości, wychodzi z ciała, to po jakimś czasie ciało zaczyna się rozpadać. Ciało subtelne odrywa się od fizycznego, twardego. Człowiek przeżywa stan, mówiąc językiem współczesnym, całkowitej deprywacji sensorycznej. Przeżywa pełną utratę kontaktu ze światem, czyli całkowitą ciemność. Potem opisuje się, na przykład w tybetańskiej Księdze Śmierci, jaskrawy rozbłysk światła. Po tym człowiek dochodzi do siebie, zmysły znów mają kontakt ze światem. On tak samo widzi, słyszy, działa dotyk i węch. Ponadto te wrażenia były jaskrawe, kontrastowe, bardzo nasycone. Jednym z pionierów tej dziedziny był Robert Monroe, który zebrał świadectwa ludzi, którzy przeżyli doświadczenie śmierci klinicznej. Ludzie opisywali podobne doświadczenia. W ten sposób po śmierci uzyskujemy na nowo kontakt ze światem i akurat wtedy mija czas 9 dni. Jest to ten czas, kiedy duch w otoczce duszy psychicznej przebywa w kontakcie ze światem. Duch wszystko widzi, wszystko słyszy. Czy dusza w ciągu 9 dni znajduje się na ziemi? Tak. Z jednej strony dusza jest w kontakcie z tą rzeczywistością, w której przebywała, czyli widzi, słyszy, rozumie, może czuć stan osób bliskich. I to trwa przez 9 dni. Ale z drugiej strony opisywany jest taki proces, gdy w jakiejś chwili dusza spontanicznie przenosi się w swoje przeszłe doświadczenia. Pojawiają się bardzo jaskrawe wspomnienia, tak jakby w kinie 3D. Ukazują się jakieś sytuacje i to, jak się zachowywaliśmy. W istocie te 9 dni to studium, gdzie duszy pokazują jakieś kluczowe wydarzenia, w których uczestniczyliśmy lub jakieś błędy, złe wybory lub wprost przeciwnie, potwierdzające dobre decyzje, czyli ukazuje nam się kluczowe momenty jak w trójwymiarowym kinie. I z jednej strony dusza znajduje się w znanym otoczeniu, w miejscu największego przywiązania, a to oznacza otoczenie bliskich, krewnych, nasz dom, a najsilniejsze przywiązanie to oczywiście nasze ciało. Dlatego najczęściej po opuszczeniu ciała człowiek przebywa z tym, co uważał dla siebie samego, czyli przy ciele fizycznym. W ciągu 9 dni pojawiają się te jaskrawe wspomnienia i trwa praca z błędami. Jak się zachowałem? Możemy już popatrzeć poprzez pryzmat innego postrzegania. Życie jest już zakończone, a to ktoś, za kogo się uważałem, na przykład za Eugeniusza. A to jest koniec, ciało już leży, a ja gram rolę Eugeniusza teraz w tym życiu i mogę w tej świadomości coś przejrzeć, zacząć to pojmować, uświadamiać sobie, gdzie zadziałał egoizm, jakie błędy popełniłem. Dziękuję. A jak postępować w tych 9 dniach odnośnie bliskich? W czasie tych 9 dni zachodzi bardzo ważny proces, gdyż ma miejsce przebudowa ciała subtelnego, czyli psychiki, a na tę przebudowę potrzebna jest energia. Potrzebna jest określona moc. Ta moc może popłynąć tylko z dwóch źródeł.
Od krewnych, którzy proponują pożywienie temu, kto odszedł, to właśnie z tego powodu do dziś zachowała się taka tradycja jak wypominki. Ludzie się zbierają, gotują określony posiłek, zwołują gości, krewnych, przyjaciół, wspominają, jedzą w jego imieniu. Niech ci ziemia lekką będzie. I wszystkie te obrzędy i rytuały utraciły współcześnie zrozumienie. Powiada się, no bo tak jest przyjęte, no bo taka była tradycja, ale to ma głębszy sens polegający na tym, że gdy spożywa się coś za tego, kto odszedł, lub gdy pożywienie pozostawia się bezpośrednio nieboszczykowi, na przykład do dziś na wschodzie, szczególnie w Indiach, zostawia się pożywienie temu, który odszedł, stawia się fotografię, przygotowuje konkretny posiłek, proponują go. Tak, stawiają fotografię. Dziś ma to formę posiłku tak jakby na cześć człowieka, który odszedł. I określony procent tej energii idzie na tę właśnie przemianę. Problem z tym, że jeśli tego nie czynimy, bo powinniśmy to czynić codziennie, przez te 9 dni, tak, a my współcześnie czynimy to tylko 3 i 9 dnia, to co przekazali nam przodkowie, ale oni stopniowo utracili sens tego obrzędu. W istocie należało czynić to codziennie i bardzo ważne jest, aby w tej żywności nie było produktów związanych z przemocą i alkoholu. A to dziś naruszane jest powszechnie. Wypijmy za zmarłego. Pije się to asty, niech mu ziemia lekką będzie. A co się wtedy dzieje? Gdy mamy pożywienie, którego subtelna energia psychiczna, dla alkoholu mówiąc prostymi słowami, jest to energia ogłupienia. Gdy człowiek popija, to stopniowo zaczyna zachowywać się jak szalony. Wszelkie wewnętrzne tabu spadają. Człowiek zaczyna czynić, co mu wpadnie do głowy. I gdy pije się za nieboszczyka, alkohol zaczyna działać i człowiek zaczyna zachowywać się nieodpowiednio. Proszę sobie wyobrazić współczesnego człowieka, który nie ma zielonego pojęcia, kim jest. Najczęściej współcześni ludzie uważają, że ja to ciało, że wraz ze śmiercią wszystko się kończy. No i przychodzi śmierć. Jaką świadomość ten człowiek ma w momencie śmierci, to osobna kwestia. I dociera do świadomości, że wyszedłem z siebie, z tego, co uważałem za siebie. Pojawia się uczucie lęku, rozproszenia, pełnej dezorientacji. Na ten stres i niezrozumienie dodatkowo nakłada się ta energia alkoholu, która wprowadza w stan szaleństwa i nieodpowiedzialności. Oraz energia przemocy, którą otrzymujemy poprzez mięso, bo mięsne pożywienie jest niewskazane na wypominkach z tego prostego powodu, że gdy zwierzę jest zabijane, to ono doświadcza lęku. Odczuwa gniew i te wszystkie niematerialne energie przechodzą na zmarłego. Dlatego zaleca się kategoryczną rezygnację z alkoholu i bardzo zaleca się rezygnację z mięsnego pożywienia. Zwyczajowo na wypominki przygotowano kutię, tam nie ma mięsa, brak jest produktów przemocy. Dlatego jeśli przestrzega się tych tradycyjnych form, gdy człowiek otrzymuje tę niezbędną dla przestrojenia energię, jeśli tego nie czynimy z powodu różnych przyczyn, to ta energia jest zabierana od wszystkich, z którymi ten człowiek był blisko związany, a więc od krewnych, od bliskich. To pobieranie energii powoduje odczucie stanu apatii, stanu depresji, pustki wewnętrznej. Dlatego biorąc pod uwagę mądrość naszych przodków, bardzo ważne jest podtrzymywanie tych tradycji. Porozmawialiśmy o pierwszym stadium, a co dalej? Gdy kończy się to pierwsze stadium 9 dni, to nastaje najważniejsza chwila transformacji. Człowiek, który zakończył życie, przekierowuje swoją świadomość z zewnątrz, z typowych obiektów tego świata, do swojego wnętrza.
To oznacza, że od 9 dnia aż do dnia 49, stadium to trwa 40 dni i w czasie tych 40 dni świadomość przekierowuje się do wewnątrz, nazwijmy to do duszy, do wewnętrznej psychiki. Co zgromadziliśmy za życia we wnętrzu swojej psychiki? Jest to określone doświadczenie pozytywne, radosne oraz doświadczenie negatywne, ból, doświadczenie błędów. I w tym momencie śmierci 10 dnia ta zawartość doświadczenia dzieli się, mówiąc umownie, na dwie składowe. Doświadczenie jasne, czyste, naładowane emocjami pozytywnymi oraz doświadczenie negatywne i bolesne. W ciągu tych 40 dni dusza człowieka, a tak naprawdę jego świadomość, wchodzi w kontakt z tym doświadczeniem. Jest to kontynuacja pracy nad błędami. Gdy się przyjrzeć, to w różnych tradycjach doświadczenie to nazywane jest różnie. Na przykład w tradycji chrześcijańskiej spotykamy to pod nazwą mytarstwa powietrzne i w tradycji buddyjskiej można znaleźć wzmianki na ten temat 100 gniewnych bóstw. Są to pradawne sposoby, z którymi się spotykamy. Tradycja wedyjska także wspomina o tym stadium, a jej idea jest bardzo prosta. Całe doświadczenie, jakie człowiek zebrał w tym życiu, polaryzuje się, tworząc dwie składowe i powiada się, że w takiej chwili świadomość porusza się wzdłuż jednego z wąskich kanałów, które na przykład na wschodzie nazywano nadi. Świadomość przemieszcza się wzdłuż tego kanału i ma kontakt z różnymi stanami, z różnymi emocjami. To jest jak sen albo świadomy sen, lekki, pozytywny, pełen wdzięczności i jasności. Niezależnie od tego, jak człowiek żył, to zależy, na czym człowiek koncentrował swoją uwagę. Lub też będzie to bardzo bolesne doświadczenie z koszmarami, bólem, wizją piekła, męczarnie. Te bolesne przeżycia będą, jeśli wchodzimy w kontakt ze stanami negatywnymi. W ciągu tych 40 dni ma miejsce taka intensywna praca nad błędami, gdy świadomość przeżywa to, widzi, jak sama działała, dostaje bardzo mocne sprzężenie zwrotne. My tutaj odbieramy to jako 40 dni, ale dla człowieka, który przechodzi poprzez to stadium, czas może się zmieniać, to może długo się ciągnąć. I jemu może się wydawać, że to trwa miesiące, a nawet lata. I gdy mija te 40 dni, pomiędzy 9 a 49 dniem, to ten proces się kończy. Świadomość człowieka zamyka tę rolę. To doświadczenie i następuje podsumowanie. Nastaje ostatnie stadium uwolnienia, kiedy to świadomość wchodzi w stan odpoczynku. A co z krewnymi? Jak postępować podczas tego okresu? Istnieją konkretne zalecenia. We wszystkich tradycjach podkreśla się, że o ile stadium od 1 do 9 dnia bardzo ważne jest przygotowanie ściśle określonego pożywienia, proponowanie tej żywności krewnym oraz bliskim w imieniu zmarłego, bardzo ważne jest praktykowanie określonej ascezy, jakiejś ofiary, wyrzeczeń, na przykład darowanie pieniędzy, wspominanie dobrym słowem. To w stadium od 9 do 49 dnia jedyny stopień wolności, jaki pozostaje, to modlić się za tego człowieka. Oznacza to zwracanie się do pewnych sił wyższych, które władają naszym losem i prosić wybaczenie, bo wszelkie inne sposoby są już niedostępne. Dziękuję za rozmowę, a naszym widzom przypominam, że naszym gościem był psycholog Eugeniusz Koniew. Jeden fakt jest niezmienny. Wszyscy będziemy musieli opuścić swoje ciało. Śmiertelność w tym świecie wynosi 100%. Oznacza to, umrę nieuchronnie. Dzieli mnie od tego wyłącznie czas. Drugi fakt jest taki, że gdy myślimy o śmierci, to doświadczamy lęku, niepokoju, trwogi. Sytuację pogarsza to, że dawne teksty twierdzą jednoznacznie, że stan świadomości, w jakim umierasz,
jednoznacznie określa twój przyszły los. Z tego wynika wniosek, że ze strachem przed śmiercią trzeba sobie dać radę, będąc przy życiu.